Witam serdecznie. Dzisiaj w sektorze gości multimedalistka paraolimpijska w tenisie stołowym, a przede wszystkim kobieta, która swoją postawą i swoją karierą udowadnia, że niemożliwe nie istnieje, Natalia Partyka. Witam cię serdecznie. Witam. Właśnie, niemożliwe nie istnieje. To są słowa bardzo odważne, bardzo motywujące, ale to są też słowa, które ty traktujesz jako swoje motto życiowe. Ja myślę, że to, jak moje życie wygląda, pokazuje, że tak naprawdę właśnie niemożliwe nie istnieje. Myślę, że jak zaczynałam przygodę z tenisem stołowym, to na początku mało kto dawał mi szansę na to, że będę grać na wysokim poziomie. Jednak okazało się, że jest to możliwe, więc ciężką pracą naprawdę można dojść do wielu rzeczy, które z pozoru wydają się nieosiągalne. A często spotykasz się z takimi sytuacjami, że trafiasz na ludzi, którzy mówią ci, że jesteś dla nich wzorem do naśladowania, że stanowisz dla nich dużą inspirację? Muszę przyznać, że reakcje, z którymi się spotykam, najczęściej są bardzo pozytywne. I rzeczywiście często jest tak, że ludzie mi gratulują, zawsze mówią, że trzymają kciuki, ale też, że daje mi motywację do tego, aby oni coś zaczęli robić. To jest naprawdę niezwykle budujące, bo to daje mi takie poczucie, że rzeczywiście robię coś fajnego. Jest to też taka motywacja do tego, aby robić to dalej. Bo pokazujesz ludziom, że nawet będąc osobą niepełnosprawną, można jednocześnie być osobą pełną uśmiechu, pełną pozytywnej energii i jeszcze robić karierę na światowym poziomie, karierę sportową. No, staram się to każdego dnia pokazywać. Zresztą my też mam takie podejście do życia. Mam to przede wszystkim dlatego, że w swojej przygodzie z tenisem stołowym trafiałam na pozytywnych ludzi od samego początku. Jak zaczęłam grać, trafiłam na osoby niepełnosprawne, które mi codziennie tym, co robię, pokazywały, że pomimo niepełnosprawności mogę robić coś, co lubię, co chcę i mogę to robić dobrze i mogę to robić z uśmiechem. Także naprawdę miałam dobre wzorce, miałam się od kogo uczyć i teraz po prostu tak się staram podchodzić do życia, do tego, co jest codziennie i wydaje mi się, że po prostu jak jest takie podejście do wszystkiego, co robimy, to wszystkim dookoła jest łatwiej i przyjemniej. Jak człowiek spotyka takich ludzi, to może na pewno nauczyć się doceniać to, co ma, to, co robi. Czego jeszcze można się nauczyć od osób niepełnosprawnych? Bo właśnie, to są często niesamowite, poruszające historie. Ja za każdym razem też sama mówię, że pomimo tego, że jestem częścią Igrzysk Paraolimpijskich, że w tym aktywnie uczestniczę, to za każdym razem, jak tam jadę i spędzam na Paraolimpiadzie kilka tygodni, wracam do domu naładowana taką pozytywną energią i takim poczuciem, że rzeczywiście niemożliwe nie istnieje, że rzeczywiście możemy robić to, na co mamy ochotę, tylko że czasami to po prostu wymaga od nas wiele trudu, bo właśnie te osoby niepełnosprawne, ci sportowcy pokazują swoją postawą, tym co robią, tym co osiągają, że właśnie to jest możliwe. To są naprawdę niezwykłe osoby, za którymi stoi wspaniała często historia. No to jest, obcowanie z tymi ludźmi jest bardzo budujące i naprawdę to jest coś wspaniałego. Patrząc na twój dorobek, na dorobek medalowy na Igrzyskach Paraolimpijskich, no można wychodzić z podziwu. To jest już w tej chwili 5 medali złotych, w tym jeden zespołowy, 4 indywidualne, 2 medale srebrne, 1 brązowy. Jesteś szczególnie dumna, kiedy patrzysz na to wszystko, co udało ci się osiągnąć? No muszę powiedzieć, że ta moja kolekcja wygląda całkiem fajnie. Naprawdę mnie bardzo, bardzo cieszy. Jadąc do Rio, jako cel stawiałam sobie zdobycie złotego medalu w singlu. I ten cel udało mi się zrealizować. Osiągnęłam to i też tak nieśmiało trochę przed wylotem mówiłam, że myślę, że jesteśmy w stanie powalczyć o złoto w turnieju drużynowym. I okazało się, że mówiłam prawdę. I to zwycięstwo w turnieju drużynowym bardzo, bardzo mnie cieszy. Z tego względu, że to po prostu pierwszy raz. I po raz pierwszy w historii pokonałyśmy Chinki. Do tej pory za każdym razem dostawałyśmy lanie. Czy to na Mistrzostwach Świata, czy na Igrzyskach Paraolimpijskich. Ale w końcu odwróciłyśmy losy i to na naszej szyi wisiał złoty medal. Także teraz trzeba robić wszystko, żeby po prostu tego złota już im nie oddać. Dokonałyście tego razem z Karoliną Pęk i z Katarzyną Marszał. To jest też niesamowita historia, bo Karolina Pęk jeszcze kilka lat temu mówiła, że jesteś dla niej sportową idolką. Dzisiaj razem zdobywacie złoto na Igrzyskach Paraolimpijskich w drużynie. Można powiedzieć, że pomogłaś jej spełnić jej marzenia sportowe. Ja się bardzo cieszę, że Karolina tak mówi. Mam nadzieję, że to nie kokieteria z jej strony, a prawda. W każdym razie myślę, że tworzyliśmy naprawdę fajną drużynę. Karolina już gra dużo lepiej niż chociażby 4 lata temu. Jest starsza, jest bardziej doświadczona. Także ja wiedziałam, że mogę na niej polegać. Ale też starałam się być dla niej taką osobą, która ją po prostu wspiera, która ją trochę prowadzi w grze.
I myślę, że fajnie nam to wychodziło, naprawdę. Przede wszystkim w meczu finałowym, czy chociażby w deblu, który był pierwszym spotkaniem, pierwszym pojedynkiem w całym meczu, starałam się ją uspokajać, żeby się po prostu niepotrzebnie denerwowała po jakimś tam straconym punkcie, bo to do niczego nie prowadzi. I naprawdę całkiem fajnie to wyglądało. Debla niestety nie dałyśmy rady wygrać, ale naprawdę grałyśmy fajnie. I no później ja zrobiłam swoje, Karolina postawiła kropkę nad i, także naprawdę należą jej się wielkie słowa uznania, bo wygrała decydujący mecz w finale igrzysk. Nie miało łatwo, ale po prostu wzięła sprawy w swoje ręce i zagrała super spotkanie. No i dało nam to złoto. Jak wchodziłyście na podium, żeby wysłuchać Mazurka Dąbrowskiego już z medalami złotymi na szyi, Karolina mówiła o tym, że chciała zaśpiewać ten hymn Polski, ale tak ją w gardle ścisnęło, że nie była w stanie tego zrobić. Dla ciebie te chwile te są takimi silnymi emocjami, takimi chwilami wzruszenia? Ja powiem tak, chwila na podium, to jak się stoi z medalem na szyi, jak się słucha polskiego hymnu, to jest właściwie najwspanialsza chwila w karierze sportowej. Właśnie dla takich krótkich chwil warto trenować, warto spędzać wiele godzin na sali i znosić ten cały trud i te wszystkie wyrzeczenia, które są po drodze. No to daje takie poczucie spełnienia, wielka radość i chce się tego więcej.